ta postać namiesza. Już to widać w pierwszych kilku odcinkach, które dostałam do ręki. Ta postać okazuje się namieszała w przeszłości. No i pojawia się. Właśnie te sceny retrospektywne przywołują to, co się działo w ich życiu przedtem, a czego być może, czy co odsłania się w życiu Anny i Jartmana, o czym nie mieliśmy pojęcia jako widzowie, a jednocześnie pojawia się w czasie teraźniejszym ta ciekawa postać.